Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu jedna z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych polskich pisarek. Scenarzystka, felietonistka. Jedyna w swoim rodzaju. Jeńców nie wierzę. Manuela Gretkowska. Zapraszamy. Manuelo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że tutaj jesteś, że możemy się spotkać na kanale w moim stylu. Nie wiem, jestem jakaś strasznie zdenerwowana, ale nie stremowana spotkaniem z tobą, tylko napakowana emocjami po przeczytaniu twojej najnowszej książki. Ale śmiałaś się przeprawy. Też, nie tylko denerwowałaś, powiedz. Śmiałam się bardzo. Mocno mnie ta książka też poruszyła i złapała za miejsca czy momenty, które teraz są we mnie żywe. Ale dziękuję ci za tę książkę, bo jak ją czytam, bo w końcu to dziennik, to mam przekonanie, że bardzo dużo się przez ten czas, który opisujesz, wydarzyło dookoła nas. I jesteś jedną z tych osób, która tak precyzyjnie potrafi złapać istotę. Bo ja się słowem zajmuję, więc słowo jest jak skalper chirurga, po prostu. Otóż to. Gdybyśmy mieli taki wziernik. Manuel w Polsce... Przepraszam, ci przerywam, bo nie słyszę. Wziernik to jest bardzo ważne narzędzie związane z medycyną, ale o tym później. Pomyślałam, że gdyby Manuel było w Polsce 100, 150, 200, może Polska wyglądałaby inaczej, w tym sensie, że liczylibyśmy się ze słowem, rozumielibyśmy jego wartość, szanowalibyśmy je i mielibyśmy przekonanie, jak istotne jest to, w jaki sposób się komunikujemy. Ale chcę zacząć od pytania, czy jesteś szczęśliwa? Bardzo. Dlaczego? Bardzo. Dlaczego jestem szczęśliwa? Po pierwsze zwierzątka, to jest Lulusia, to oś tu leży obok, które są takimi jak kotki, wszystkie zwierzęta, tu mamy węże, bobry, są częścią nas, tylko my tego może nie przyzwyczailiśmy się traktować jako, są niższe z reguły dodatku, jako zwierzęta, a to jest jak gdyby część naszej osobowości w tej ewolucji, gdybyśmy wyobraziły sobie siebie jako panny młode z welonem, to one na tym welonie niosą ten welon i się ciągną aż do nas. To jest jak dzieci, to jest część nas. I tak myślę, że też dzikie zwierzęta budzą nasz szacunek, bo mogą nas zjeść, bo są na równi, albo żyrafa jest wielka. A ci bracia mniejsi, nawet jak pokazują zęby, i siostry, nie wiem czemu o zwierzętach się mówi bracia mniejsze, to są te siostry, Lulusia jest sunią. Są... Mówiłyśmy o szczęściu, a psy żyją, mówię o psach, bo akurat te znam, żyją tu i teraz, tą chwilą. I myślę, że to jest też klucz do szczęścia. Jestem zdrowa. Myślę, że zdrowie, nie zdajemy sobie z tego sprawy, póki nie zaboli ząb, czy naprawdę coś poważnego, że zdrowie jest jak talent. Jesteśmy utalentowani, bo możemy wyciągnąć rękę, nie myślimy o tym uwierającym kamyczku bólu. To jest nieprawdopodobne szczęście. Zapominamy o tym. To prawda. Ale nie piszesz książek o zdrowiu. Piszesz książki. Bo jestem zdrowa i tego nie zauważam. To jest jak powietrze. Jestem szczęśliwa, bo mam kochających ludzi i przyjaciół i rodzinę. Na razie nic takiego się złego nie dzieje, więc myślę, że trzeba łapać tę chwilę. No ale piszesz, bo musicie coś uwierać. To jest... Nie, ja nie piszę dlatego, że mnie uwiera i że to jest terapia. Słuchaj, piszę, bo umiem tylko chodzić, mówić i pisać. To są moje jakieś dary od talenty. Natury, talenty, tak jak zdrowie. I no, słowo, uważam, słowo łączy. Nie, że ja opisuję słowa, bawię się tylko słowami czy siebie. Opisuję zjawiska, wydaje mi się. Ja jestem pretekstem. A sądzę, że jestem w tym szczera, tak jak przy opisie porodu wiele lat temu, czy opisując tworzenie partii, więc ta prawda się sprawdza. A gdyby to była minoderia i kłamstwo, to by się raz zestarzało, a dwa, czytelniczki i czytelnicy by się z tym nie utożsamiali. To jest cena. Ja się momentami, kiedy piszę dzienniki, nie powieści, czuję jak sekretarka własnego życia, ale staram się łapać świat w dziennikach taki, jaki jest i obrabiam go słowami, bo kiedy się kłamie,
A ja nie mówię o wyobraźni, to jest zupełnie co innego, ale kiedy się chce pokazać jak na Insta czy w mediach kimś lepszym, innym, to jest takie sypanie brokatu na gówno. I to czuć po prostu, mimo że to się błyszczy. Piszesz, Polska zardzewiała od łez maszynka do mielenia talentów. A propos talentów, kogo mieli Polska? Popatrz, od kilkuset lat do teraz to, co robi PiS, jak obraża ludzi w telewizji, cała elita kulturalna jest pokazywana jako zdrajcy, mordy, osoby do wyśmiania. Kiedy się pokazywana jest Janda, Szturowie, i nie wiem dlaczego na doczepkę ja, brakowało mi chyba literatury, padają tam najgorsze słowa. A przecież to są, mówię o aktorach wspaniałych, i Sztur, i Janda robią coś poza aktorstwem. To są ludzie uwielbiani, to jest elita, a to przeszkadza. Wcześniej mówię o Komunie, o Gombrowiczu, Witkacy. To są w pewnym sposób złamane, zmarnowane życiorysy przez Polskę, przez historię. Dlatego powiedziałam, że to jest, a ta maszynka, popatrz na powstania, nie mówię tylko o Baczyńskim, ilu nawet nie wspaniałych, ale w ogóle, nie mówię o talentach, mówię o ludziach wspaniałych, przemieliło się w historii przez tę maszynkę zardzewiałą od łez, bo my płaczemy, opłakujemy, co wykorzystuje polityka PiS, od iluś lat po prostu wspaniałe życia utracone. No ale co? Jest jakaś nadzieja, że ta maszynka przestanie mielić? Widzisz ją? Nie wiem, zaczęłaś od tego, że gdy było więcej Manuel. Ja uważam, wymyśliłam takie hasło wiele lat temu, kiedy powstawała Partia Kobiet. Polska jest kobietą. Więc nie Manuel potrzeba, tylko Polek. Jaki jest stan Polek, taki jest stan naszego kraju. A to, co pokazały ostatnie lata, jesteśmy na dnie. Zabija się nas. Po prostu legalnie się zabija. Więc sondaże mówią, że o tych wyborach zadecydują kobiety. Dobrze, no ja wiem, znam te sondaże, jestem głęboko zaangażowana w sprawy praw kobiet, ale czuję... To nie są prawa kobiety, Magda. To są prawa człowieka. Człowieka. Tylko oczywiście. Nas zepchnięto do takiego rogu, że mówi się o prawach kobiet, o... Tak, na Zachodzie są to prawa kobiet, ale my nie mamy takich praw. Nas po prostu pozbawiono ciała, pozbawiono prawa głosu i się zabija. Legalnie się zabija, jak w żadnym cywilizowanym kraju. Kiedy ale powiedzenie się zabija nie pokazuje nam sprawców. Kto to robi? Oprawcy. Oprawcą czyli? Jest państwo i Kościół. To zegrało się razem. Państwowi należy na poparciu Kościoła. Kościołowi, jak zawsze, zależy na rządzie, na rządzeniu, mieniu, rozlaniu swoich praw. Markiz de Sade, nie wiem, czy pisałam w tej książce, kiedy była rewolucja, nawet przed, mówił, że był bardzo antyklerykalny, antykościelny, że jeżeli się nie pozbawi jakiegokolwiek wpływu Kościoła na życie publiczne, to wcześniej czy prędzej ta sekta odżyje i będzie kradła, gwałciła i mordowała. Kiedy wynaleziono druk, Gutenberg, to był olbrzymi przełom w historii ludzkości. No nie wyobrażamy sobie przepływu wiadomości. Renesans potem był, bo ludzie zaczęli myśleć, czytać, kontaktować się ze sobą. Jedną z pierwszych książek, którą wydano, kiedy wynaleziono druk i masową przepływ informacji, był Młot na czarownicę. Od tego momentu zaczęto palić kobiety. Bo tam był spis, co robić dokładnie, jak przesłuchiwać. W średniowieczu nie palono kobiet. Dopiero kiedy pojawiły się książki Gutenberg, przepływ informacji. Tam jedno jest piękne zdanie, które dotyczy nas, Polek. Kobieta, która myśli samodzielnie, myśli nieprawidłowo. Współcześnie nie mamy już Gutenberga, mamy coś innego. Internet. To też jest przełom, tak jak druk. I jest niezbędny, tak jak książki. No, nie wyobrażam sobie życia bez internetu. Nikt. Przepływ informacji, popchnęło to świat do przodu. Ale jednocześnie z wynalezieniem internetu pojawił się populizm.
Populizm, który nienawidzi kobiet, tak jak Konfederacja. To jest hasła bardzo chwytliwe dla idiotów, dające stoliczku nakryj się. Po prostu w populizmie jest, my załatwimy to, 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 bez mówienia jakim sposobem. Jak? Stoliczku nakryj się, a ty kobieto nogami do góry nogami po prostu. I ten populizm, który w Polsce jeszcze ma wsparcie myślenia kościelnego, bardzo nas głęboko zakorzenionego. Nie chodzi mi tylko o dekalog, ale jeżeli od dziecka czytamy o złu przyniesionym na świat przez kobietę, słuchamy kazań, ja nie mówię o ojcach kościoła, bo do tego się nie wgłębiamy, o grzechu, jakim jest zabicie nienarodzonego dziecka, czyli po prostu wolność kobiety do decydowania, przerwania ciąży, to widzimy, w jakiej jesteśmy pułapce. Czarownice palono kobiety za to, że były samodzielne. To były z reguły kobiety, które zajmowały się ziołolecznictwem, pomagały w przerywaniu ciąży, były niezależne, żyły same, samotnie, wdowy. Kobieta nie może wyjść spod kurateli mężczyzn. Musi być albo córką, albo żoną i pod opieką kościoła. Kiedy myśli sama, kiedy zwraca się do natury, do ziołolecznictwa, ma własne, wbrew dekalogom, zachowania, czyli pomaganie innym kobietom, jest niebezpieczna. Więc w szpitalach kobieta, która jest w ciąży i przepis prawny, że płód jest ważniejszy właściwie od matki, nie właściwie tylko jest, ona się nie liczy, bo ona przeszkadza temu płodowi. Więc ona może umrzeć jak te czarownice. A to, co hołubi Kościół, czyli dusza nienarodzonego, pomijam, co pomyślali na duszę dzieci, jakie to bzdury, jest ważniejsze. To jest palowanie na czarownice pod hasłem Trybunału Konstytucyjnego. Idealnie ta mizoginia, nienawiść, bo Polską rządzą dwaj najwięksi mizogini. Jeden kochał mamusię, drugi Matkę Boską. Mówię o Rydzyku i Kaczyńskim. Zobacz w mediach. Czasem zaglądam, i to jest przerażające, w jaki sposób społecznościowe media, ja nie mówię tylko o hejcie na kobiety, które i mizoginii, która wiadomo w algorytmach jest potworna, co mówią celebryci w Polsce. Młodzi mężczyźni, ostatnio piłkarz jakiś, podsumował matki swoich dzieci, jedna to dziwka, druga fałszywa kurwa, i to jest mówione, on się nawet tego nie wstydzi i twierdzi, że ma poparcie, wierzę, że tak. To wchodzi w nasz świat, zaczynamy przyjmować to normalnie. Matka jego jednego dziecka, umarło to dziecko, roczne dziecko, to jest, trudno mi sobie nawet to wyobrazić, jej stan. Natomiast on opowiada o tej kobiecie takie rzeczy. To jest wpuszczanie jak takiej trucizny w krwioobieg. Wyśmiewanie tych kobiet, swoich partnerek. To nie tylko ten przykład, ten był ostatni. Opowieść, zostawianie samotnych w ciąży kobiety, naigrywanie się z niej, walka, te jacyś aktorzy, te mamusie, które biegną z pomocą, bo ona w ciąży zaawansowanej, zagrożonej ta aktorka, nie gotowała mu obiadków. To jest hołubienie po prostu najgorszej kategorii mizoginii. Więc tak to jest nas głęboko. To są tysiące lat takiego treningu. My jesteśmy parę lat, jakbyśmy się dopiero narodziły w innym świecie to feminizmu. Nie mówię w takim razie jesteśmy skazane na zagładę. Z twojego wywodu wynika, że żadnej szansy. No bo jak obudzić w kobietach teraz ten naturalną potrzebę współistnienia? Ja się zgadzam z tym kątem, o którym mówisz, że jesteśmy zagonione do kąta przez politykę, religię, marzenia, kulturę. I marzenia własne. Wyobrażenia, komedie romantyczne, legendy, przypowieści i bajki z dzieciństwa. To jest wszystko bullshit. Jak się dorasta, to bardzo szybko się orientujesz, że magiczne myślenie skończyło się w wieku 8 lat i Mikołaj nie przychodzi jednak. Więc myślę, na białym koniu Mikołaj powinien przyjeżdżać po prostu, a w Polsce biało-czerwonym. Biało-czerwonym, ale zobacz, teraz jakby
co my mamy zrobić? Znaczy, jak kobiecie takiej, która wierzy, że miłością swoją odmieni drania mordercę i to będzie ktoś wspaniały, no jak do niej dotrzeć i wytłumaczyć jej, że to ona jest ważna, że to, co ona myśli, czuje, jest ważne, że jej granice są ważne, że jej miłość własna jest ważna. My w to, jakby powiedziała młodzież, nie umiemy. Nie umiemy. Ja nie wiem, jak to zrobić. Jak to zrobić? Wiesz co, jeszcze jest jedna trudność, bo kiedy wychodzisz nawet z domu, nawet w nim jesteś i otwierasz internet czy telewizję, to dlaczego też tak jest? Podcina się nam. Wszyscy mają w tym interes. I faceci. Bo ja nie widziałam sytuacji, kiedy ktoś niewolnika puszcza wolno i się z tego powodu cieszy. Bo kobiety, na naszym niewolnictwie jest ufundowany ten świat. My pierzemy, gotujemy, zajmujemy się dziećmi, pracujemy i tak dalej. Dawniej w Atenach starożytnych do tego był niewolnik, a teraz jesteśmy my. Więc w tym świecie jeszcze podcina nam się nogi. Jak jesteś młoda, to jesteś za młoda i nic nie wiesz. Jak jesteś starsza, czy jesteś mężatką, to jesteś stare pudło i się nie liczysz. Tak. Jesteś naturalna, to jesteś brzydka. Jesteś zoperowana, to zobaczcie, co nas sobą zrobiła. Mhm. Możesz być przezroczysta, żeby nic dać, bo każda właściwie przymiotnik do ciebie się przylepia jako taka łatka. Najlepiej nie istnieć, bądź przezroczysta, a jak wyjdziesz na ulicę, mówię o strajku kobiet, to łamią ci ręce. Miały kobiety połamane ręce, bo wyciągnęły te ręce po swoje. A tak słyszałaś, przykład, jak przychodzili do Warszawy, nie wiem, górnicy, hutnicy, wyrywali kostkę brukową z chodników, a u nas, jak powiedziane było, tłukli, poddalali. Tak, tak. Ale czy słyszałaś o połamanych rękach górników, hutników i ich nogach? Ja nie, ale nie, może coś przeoczyłam. Ale nam łamano jeszcze języki, wpychając je z powrotem do gardła, bo słowo wypierdalać jest wulgarne. To w ogóle niszczy cały obraz manifestacji. Tak, i kobiety nawet to mówiły. Mogą cię w szpitalu zadręczyć na śmierć, możesz wysyłać SMS-y, że umierasz, masz agonię i nikt ci nie pomaga, ale powiedzieć wypierdalać jest, no bo nie wypada. Masz być przezroczysta i nie mówić brzydkich słów, bo się tak jakby piesek gryzł i ujadał. W mojej szkole, mojego dziecka, Polci, i teraz usłyszałam bardzo podobną sytuację, więc 10 lat nic nie zmieniło. Chłopcy, kiedy zaczynają podrastać, zachowują się chamsko. Dręczą dziewczynki. To było naprawdę okrutne i obrzydliwe. Odpowiedzią pani psycholożki albo dyrektorki do mnie było: to są końskie zaloty, to jest taki wiek, im to minie, oni dorosną. A moje dziecko zapytało bardzo sensownie: mamo, oni zachowują chamsko, do czego oni dorosną? Do bycia chamem? I my pozwalamy na to, uważamy, że ta nierówność w zachowaniu już od szkoły, od przedszkola, to jest, mężczyźni tak mają, państwo tak ma, że skazuje ciężarne kobiety na agonię, te sieroty zostaną, wdowcy, rodzina, tak mamy. A co z tym zrobić? A wydaje mi się, że tak jak kobiety wychodzą na ulicę, bo mówią nie, to bardzo trudne, wiem, bo jesteśmy uwikłane w toksyczne miłości, w toksyczne związki, często bezradne. I dzieci to widzą, bardzo to łatwo wchłaniają, ale mówienie o tym swoim córkom, wychowywanie inaczej chłopców, to pokolenie jest naprawdę trochę inne. Nie mówię, że inne w dobrą stronę i w złą, bo te incele i konfederacja, no to są młodzi mężczyźni, przerażeni. Swoje poczucie własnego ja budują na poniżaniu kobiet, bo nie mają poczucia dobrego, ani nie są dobrze wykształceni, ani nie mają dobrej pracy, ani nie są fajni, ani nie mają dobrych kontaktów z ludźmi, więc żeby się tak podnieść, to muszą kogoś skopać. I stąd taki zalew też niechęci. Ja wycinam ze swoich mediów, z Facebooka, wiesz, szufelko jak te skorpiony z mojego domu. Bo zaczęłam tę książkę o moim domu, że jak Karen Blixen, która napisała, że miała dom pod górą, to ja mam dom, w którego na szufelką wysypałam martwe skorpiony na Krecie. Więc wysypuję ten hejt ze swojej strony, bo nie widzę powodu, w ramach autentyczności, to jest moja strona, to jest jak gdyby ktoś mi wchodził do domu, żeby ludzie czytali
obelgi, bo to zostaje w pamięci i potem ty taka i taka zostaje. I ludzie na ulicy tak do siebie mówią. Do ciebie powiedział dziad, słuchałam twojego nagrania podcastu, jak powiedział dalej ty kupuj i tak dalej. Po co to kultywować u siebie? Dlatego tę książkę, ten dziennik, to było dosyć spontaniczne od momentu, kiedy stwierdziłam, że ja stąd godnie wypierdalam, bo nie daję rady. A teraz mam dwa domy. Opisałam i swoje życie, i rodzinę. No to nie jest łatwo powiedzieć rodzinie, wyjeżdżamy, Pola na szczęście jest dorosła, ale na każdy taki pstryk, mamo, mam COVID, człowiek wszystko rzuca i przylatuje. Starałam się opisać i piękno świata, bo on jest piękny i to jest piękny, piękny kraj, piękno ludzi i to, co z drugiej strony podżera. Ja jestem z wykształcenia i filozofką, i antropolożką, dlatego ten mój opis Krety to nie jest tylko, no tam każdy widok jest scenografią dla mnie, bo jest nowy. Dałam takie fajne zdjęcie u siebie na mediach. Idę ulicą Hani, najstarszego miasta w Europie. Starsze od Rzym, starsza kilka tysięcy lat. Kolebka cywilizacji, nie? Kolebka, stamtąd zaczęła się Grecja, a Grecja i Rzym to my. I buty ktoś tam miał rozklapane, takie kaloszki czarne i w to były wsadzone drzewka szczęścia. Dla mnie to był taki symbol tego świata. Przeszłam tak, tyle drogi, my przechodzimy, te budki są zniszczone, czarne, może smutne, ale z nich kiełkują drzewka szczęścia. Tak, słońce jest, dbamy o to, tak. To myślę, że w tym jest taka nadzieja. Idziemy dalej po prostu i kobiety, i z mężczyznami, bo uważam ważne, żeby iść razem, żeby na strajku kobiet nie szły tutaj same kobiety. Ale dlaczego ja tego nie widzę? Dlaczego jak rzucam publicznie pytanie, lekarze, ginekolodzy, ginekolożki, dlaczego milczycie, kiedy my umieramy, to w odpowiedzi jest głucha cisza, nie ma nic. Przez tygodnie tego mojego publicznego wzywania do odpowiedzi usłyszałam strasznie dużo gorzkich słów, a przecież nikogo nie oskarżyłam, zapytałam tylko, czy leci z nami pilot, czy jest tutaj ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Cisza. Cisza, aż dzwoni w uszach. Więc jak mówiłam w redakcjach różnych gazet, portali, że to, co dotyczy teraz, o czym teraz rozmawiamy przy okazji śmierci kolejnej młodej kobiety w szpitalu, która po prostu chciała urodzić dziecko, ale umarła, bo to jest ten powód, to słyszałam takie, no ale przecież macie miejsce, macie tutaj dział społeczeństwo, macie dział zdrowie, piszcie sobie tam dziewczynki, to są wasze sprawy. No nie są to nasze sprawy. Dobrostan kobiety, która rodzi dziecko, jest wspólną sprawą. To jest czyjeś dziecko poza tej kobiety. To dziecko ma siostrzeńców, kuzynów, babcie, dziadków. To jest dobrostan całej rodziny. To nie jest tylko o kobiecie. Cisza po drugiej stronie. Bo pytanie o to, co pytałaś, to jest pytanie o odpowiedzialność, a kiedy jesteś odpowiedzialny, powinieneś coś zrobić, a nie zrobisz nic, bo jest tak wygodniej, nie będziesz się wychylać, niech to ktoś załatwi, mnie to nie dotyczy. Słuchaj, od momentu wolnej Polski jedną z pierwszych ustaw było zakaz przerywania ciąży, solidarność. W Solidarności nie było kobiet, teraz odzyskują swoje. Jesteśmy podzieleni bardzo prymitywnie na dwie grupy, na społeczeństwo i kobiety. A kobiety to jest tylko ginekologia, a więc to nie jest polityka i ważne sprawy. I to jest bardzo wygodne. Ja uważam, a to zabawne, że... bo to jest teraz polityka. Jest to polityka, wiesz, jest to Kościół, jest to wszystko. Ale zarazem nie, bo to jest przykazanie Boże, jesteś przeciwko życiu, a opozycji... No właśnie pisma, nie, pisma chcę chronić marcherkę. Życie tych kobiet. Nie, to nie jest ważne. Kobiety są czarownice i czyhają na życie tego płodu nienarodzonego. I Kościół zawsze będzie prześladował kogoś, bo ktoś musi cierpieć. Na tym polega patriarchat i w tym kraju też. Więc powiedzenie, że chcemy coś zmienić. Popatrz, kiedy miała wyjść ta ustawa Lex Tusk. Tusk miał być odsunięty od polityki, internowanie polityczne.
byłoby internowanie, jakiś się szum podniósł, Unia Europejska. Po tym byliby też więźniowie polityczni, bo byłyby procesy i mogli być skazywani. Ale kiedy są pierwsze ofiary egzekucji politycznej, bo to prawo, które wprowadzono, to jest polityczne i kobiety giną w ramach prawa, to są egzekucje. Nic się nie dzieje, a opozycja powinna mieć 100% pewności, że wygra, żeby bronić ludzi, bo my jesteśmy ludźmi, którzy są zabijani i będą jeszcze bardziej zabijani, jak opozycja przegra. Tą pewnością jest jedna wspólna lista. Nie. Nie będzie. Nie będzie. Panowie mają, bo to są panowie, panowie własne ambicje. Co ich obchodzi? To, że kobiety w tym kraju są zabijane, ich wyborczynie, to oni są ważniejsi. Więc kobiety powinny zająć się sobą. Strajk kobiet był znakomity wyjściem na ulicę, ale rozeszłyśmy się do domu, bo te sprawy załatwią faceci. Obawiam się, nie, że dobra, nie jesteśmy będę bronić problemem. Nas. Tak. Będę nas bronić, Manuela. Rozeszłyśmy się do domu, bo mamy tam dzieci, zupy, pranie, schorowanych rodziców. Po prostu mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia i nikt, tak jak wspomniałaś o niewolnikach, za nas tego nie zrobi. To jest jedno. A drugie, myślę też o tej procent, bo ty mówiłaś wcześniej o tym, że kobiety mogłyby wygrać te wybory. Ja cały czas uważam, że tylko mogłyby. Kobiety, my jesteśmy zrażone, czujemy się zdradzone, ale weźmy pod uwagę to, kto stanowi największy odsetek obecności, jakby to powiedzieć, osób, które są w kościołach. To jesteśmy my, kobiety. To kobiety. Słuchaj, bo to jest kij i marchewka. Wiarę. Tak, no, to ale jest na tym janczar. Polega, to jest jakiś perwersja. To jest jakiś w ogóle potrzask. No, to jest nie, to jest nie perwersja wiem. Tego systemu, bo to jest kij i marchewka pisowska. Marchewką są pieniądze i obietnice. Kijem jest życie wieczne. Jeżeli Kościół cię nie pochowa, nie wiem, te kobiety wypychają te dziewczynki w tych sukienkach do chrztu, bo dusza wieczna, nie ma alternatywy. Jak nie Kościół, to będę potępiona. A i nie pójdzie dziecko moje do nieba. Nie ma u nas alternatywy do Kościoła. Gdyby katolik myślał, katoliczka zostaliby protestantami. No ale to jest, no wiadomo, to nie jest religia. To jest jakiś wymysł świecki. A więc uważam, że nie ma nadziei. Nie, przepraszam, będę nie, się upierać. Słuchaj, na świecie jest nadzieja. Popatrz na kraje skandynawskie. Popatrz, to wszystko wymaga pracy, to się nie bierze skądś. Nasza, to tak jak rozmawiam ze znajomymi, fantastyczni ludzie głosują na PiS, bo przywołują takie kalki z telewizora, z TVP, że Niemcy, oni chcą dla nas źle. Ci Niemcy i zobacz, jacy oni są bogaci, na nas się bogacą. Halo, tam te narody, Francja, Niemcy, gromadzili majątek, cywilizację wieki. My, co pokolenie, nas równano. Tracimy. Wojna, powstania, tracimy. Ta przepaść finansowa jest olbrzymia i kulturowa. Więc jak można mówić, że my jesteśmy biedni, a oni są tacy bogaci, bo nas okradają? To tak jakby mówić o kimś, kto dziedziczył majątek, po dziadkach, rodzicach, ziemię, pałac, bibliotekę i o kimś, kto przyszedł właściwie no, goły i wesoły. Rodzice nic mu nie dali, albo nawet był z domu dziecka. I nie ma nic i musi sam się wykształcić i pazurami, jak ten Wokulski w lalce, wychylać się na powierzchnię. To jest taka przepaść. Ale mamy szansę, zabrano nam ją przez ostatnie lata, mamy szansę powoli to zmieniać, jeśli wygramy te wybory. To nie jest, przecież Manuela, jesteśmy mądrzy. Jesteśmy. A założyłabyś drugi raz Partię Kobiet? Wiesz co, kiedy pytano mnie rok, dwa lata temu o przyszłość strajku kobiet, powiedziałam, że to się nie uda. Dlatego, że to powiedziałaś, musimy pójść do domu, zająć się dziećmi i tak dalej. Dlaczego? Nieprawda, że musimy iść do domu z ulicy. To nie jest prawda. Możemy postawić na swoim. Mamy dzieci, mamy rodziców i tak dalej. Ale możemy pójść w zaparte, zmieniać się pod Sejmem, przykuć się mogłyśmy. To można zmienić. Tylko ino, tak jak mówił Wyspiański w Weselu, ino by się chciało chcieć.
nie konkurować ze sobą, nie patrzeć na inne, nie wykopywać się wzajemnie, bo na tym to też polega. Kiedyś kręciłam taką reklamę, nie porównuj się. Nie porównywać się. Każda, ja wiem, że jest trudne, jesteśmy wytresowane w tym. Każde spojrzenie jest oceniające, konkurencyjne. Taylor Swift, wspaniała amerykańska piosenkarka, ona śpiewa o takiej picnic girl. Pik, wybierz mnie spośród innych facecie. To jest taki trend. Wybierz mnie, jestem fajniejsza, lepiej umalowana, jestem karykaturą kobiety, ale tak się widzę i wybieraj mnie. To wszystko jesteśmy w potwornych okowach, ale nie jesteśmy głupie. Kiedy walczymy o własne życie, bo to jest nasze życie, naszych córek, naszych rodzin, zwierzęta zagonione w taki kąt walczą. Patrz, jak nam wciśnięto tą truciznę, obezwładniono nas takim jadem i wzajemnie sobie go wstrzykujemy bardzo celnie, jedna drugiej, żeby nic z tym nie zrobić. Kiedy nas dopada nieszczęście, jest za późno. Ja myślę, że kobiety, że my Polki się poderwiemy w końcu, bo to nie jest możliwe, nie jesteśmy głupie. No dobrze, ale co się musi stać? Zobacz, ile mówiłeś, to gdyby, to co hasło. Się stać? Jakie? No poczekaj, ale pamiętasz hasło po śmierci Izabeli z przyczyny ani jednej więcej? Ja dostałam szał, jak przeczytałam to hasło. Dla mnie powinno ono brzmieć nigdy więcej żadnej. Nie, że ani jednej więcej, że ta jedna to było za dużo. O, tę jedną za dużo, tak powinno brzmieć to hasło. Bo wiedziałyśmy wtedy, że będą następne. Że będą następne. Wszyscy o tym mówiliśmy. I co? I tak było. Więc ja się zastanawiam, co się jeszcze musi stać, żebyśmy zrozumiały, że mamy głos, że możemy decydować o sobie na każdym momencie, na każdym kroku, że to, czy idziesz do wyborów, czy połowa kobiet, które są uprawnione w Polsce do głosowania między 18 a 40 chyba 5 rokiem życia, jeszcze kilka miesięcy temu deklarowało, że w ogóle nie pójdzie do wyborów. Halo, dziewczyny, budzimy się. Ja rozumiem odpowiedź, nie pójdę, bo nie mam na kogo zagłosować. Ale może nie pójdziesz, bo się nie zorientowałaś, to posłuchaj. Poczytaj, popatrz, może zobaczysz jednak tam kogoś. Są pojedyncze posłanki, pojedynczy posłowie, którzy robią bardzo dużo w tych sprawach. Przyjrzyj się temu, posłuchaj, popatrz, poczytaj. Nie, deklaracja jest, nie pójdę. Nie interesuje mnie polityka, mimo że jest mi ciężko. Im bardziej jest nam ciężko, tym bardziej się wycofujemy. Im mamy bardziej pod górkę, prawda, tym bardziej rezygnujemy. Bo czujemy się słabsze. Słuchaj, ja myślę, że poglądów tego elektoratu twardego nawet by nie zmieniło nagranie jak Rydzyk Hendorzy Kaczyńskiego. To by nic nie zmieniło. Więc ten elektorat trzeba zostawić. A dlaczego tak jest u nas? Bo hipokryzja jest bardzo wygodna. Wchodzimy w życiu, w związki, które są przemocowe, ale zakłamujemy same siebie, żeby przetrwać. Bo rodzina jest najważniejsza w sondażach, bo chcemy mieć tego męża i tą rodzinę, że nam zmienimy ten świat, począwszy od domu, gdzie jest hipokryzja, bo tym oddychamy, to jest druga moralność polska. Poczucie bezsilności, które jest kultywowane w nas, bo jesteśmy kobiety, tak, nie idźmy do polityki, bo jesteśmy słabe. Sieć w kącie, tak, bo to jest dla mężczyzn i oni są mocniejsi, lepsi, a ty nic nie wiesz. Kobieta myśląca samodzielnie myśli niewłaściwie, młot na czarownicę, tym młotkiem mamy wbijane w głowę poczucie gorszości. Konkurencja między kobietami, ktoś to za nas załatwi. Nie zmienimy świata, jeżeli kobiety nie chcą tego zmienić, nie widzą powodu do obaw, że są upokorzone i traktowane jak w hodowli zwierzęta. Ja mówię, że są takie hodowla w półotwartych klatkach. Możemy wyjść na ulicę, możemy pójść do głosowania, ale wracamy do klatki, nie zrobimy tego. To nic to nie zmieni. Polska jest kobietą. Jakie są Polki, taka będzie Polska. Nie zrobisz czegoś w zamian za kogoś. Nie zrobisz. To tak, informacja jest wszędzie. Tylko to nasze spotkanie tutaj chciałabym wykorzystać do tego, żeby dmuchnąć w skrzydła tym z nas, które wątpią, żeby pokazać, ale w co można wątpić? W co można tu wątpić, jeżeli nie jesteś właścicielką swojego ciała? Wiesz, to jest głos, który nam się wpycha do gardła, łamie się języki. Twój głos to pójść kilometr, podjechać 500 metrów, zagłosować.
Nie mówię o tym wielkim buncie wyjścia na ulicę, no bo to już jest rewolucja. Mamy garnki, mamy dzieci i bez nas ten kraj by zginął, w związku z czym my sobie same podkładamy do kotła w tym domu, żeby nas ugotowali żywcem i spalili, tak jak dawniej czarownice, teraz zadźgali w szpitalu. Cóż mamy, gdzie tu dmuchać skrzydła? Trzeba dmuchnąć chyba w mózg, bo kobiety są wydmuchane, ja nie wiem, wydmuszki jakieś. Jeżeli wszystko widzisz, wszystko rozumiesz i nic z tym nie robisz, ja nie mówię o zakładaniu partii, bo to jest ciężka robota, ale nawet o manifestacjach, bo to jest jednorazowe, ale to nie tylko do kobiet. Kiedy byłam w Parlamencie Europejskim parę lat temu, Timmermans powiedział, ten, który jest, ta Polska była nim straszona, Timmermansem, bo on mówił o prawach kobiet, taka straszna że figura. Kobiety w feminizmie zrobiły wszystko w Europie, teraz należy to do facetów. Nie, wiesz, ile można nas zajechać, my musimy iść głosować, ale faceci też jesteśmy jednym społeczeństwem, nie jesteśmy politykami i ginekologią, bo do tego to się sprowadza, poważne sprawy i rozłożone nogi. No. Dobra. To jest najprostsza chyba rzecz, którymi oddychamy. Zastanawiam się, jak tobie jest trudno, bo zaczęłam od tego pytania o szczęście, ale jak czytam to twoje zdanie, jestem częściej zwalniana niż zatrudniana, mam tego dość. To też myślę właśnie o tym, że którakolwiek z nas wychyli się, może stąd się bierze ten lęk pozostałych kobiet, dostaje od razu w łeb. Nie ma tak, że to jest za darmo. I teraz ile tych ciosów można wytrzymać i kiedy ma się dość? Z czego żyjesz, Manuela? Bo twój bezkompromisowy język i słowo, którym władasz niczym mieczem świetlnym, nie pasuje wielu miejscom, wielu osobom, wielu redaktorom. Ty nie jesteś, za przeproszeniem, łatwa w obcowaniu. Au, jak to zabrzmiało. Wiesz, w Polsce myślenie jest skandalem, więc jestem skandalistką, bo myślę. Z czego żyjesz? Z książek, tak jak żyłam. W książkach mogę powiedzieć to, co chcę. I to się nie zmieniło. Miałam felietony, ale to... A za to tak zostałaś zwolniona? Nie pasuje. O, za co? To opisałam w książce. Przyszedł nowy redaktor, naczelny. Stary odszedł, wrzucono go. I ma prawo przyjąć własną ekipę. To jest prawo święte nowej redakcji. Ja nie pasowałam, więc mnie zwolnił. Kiedy jestem przyjmowana do jakiejś redakcji, pisałam w tym moim dzienniku przeprawa przez życie też, nie tylko do Grecji, za co mnie teraz wyrzucą. Bo to jest pewne. Kiedy ja jestem zatrudniana, to jestem kołem ratunkowym albo listkiem figowym. I wiadomo, że to się skończy. Z sukcesu mnie wyrzucono, znaczy nie wyrzucono, wtedy odeszłam, jak wycięto mój felieton 100 tysięcy egzemplarzy nożyczkami. Zrobił to PiS, bo pierwszy na kogo się rzucił, to na kobietę i artystkę. To jest najłatwiejszy cel. To ta czarownica, oczywiście. Głupia artystka, kobieta, nikt jej nie obroni. To było w 2006, mniej więcej, chyba za pierwszej kadencji. To był taki znak, co będzie dalej. I to zrobiła kancelaria prezydenta Kaczyńskiego, tego lepszego brata, który gdyby żył, to byłby wspaniały. Nieprawda. To było to samo. Jedyną normalną w tej bandzie to była Maria Kaczyńska. Jedyna, naprawdę. Prywatnie ją widziałam i jej zachowania. Nie wiem, jak ona wytrzymywała w tym. Pewnie by albo się została usunięta, bo ona, Rydzyk co powiedział o niej, czarownica. Normalne są czarownicami. Więc to wiesz, nie jest mój problem. No ale teraz ja jest spokój w Pałacu Prezydenckim. Jest cisza. No, prezydentowa milczy po niemiecku, bo ona zna niemiecki. Żyję z tego, co żyłam, z pisania. Więc to nie jest, wiesz, nie jest. Gorzej mają kobiety, które są na etatach. Ja wcale nie byłoby dla mnie problemem pójść pracować na kasę. Rozważałam coś takiego, gdyby mi zabrakło pieniędzy, a bardzo bym ich potrzebowała. To okej, jeśli ktoś by mnie przyjął. Pomyślałam teraz o tym... Dlaczego tak mówię? Przepraszam, bo wykonywałam różne rzeczy, prace fizyczne w swoim życiu. Nie tylko siedziałam, nie tylko byłam panią od pisania. To jest przypadek, że tak mi się udało, bo niewiele osób żyje z pisania. Może żyć z talentu, nie? Ja też mam takie ostatnie przekonania, kiedy już wpadam w ten czarny tunel, że może nie najlepiej sprzątam, ale jak się podszkolę, to
przecież zawsze mogę to robić. I nie jedna artystka już deklarowała publicznie, że może zarabiać w ten sposób na życie, co też jest, zobacz, bardzo ciekawe. Kiedy Natalia Niemen napisała w zamkniętej grupie facebookowej do swoich znajomych, ktoś z nich raczył upublicznić tę wiadomość, że mogłaby zarabiać sprzątając, zrobiło się publicznie wielkie halo. Jak to? Kto? Ona? Jak to jest możliwe? Czyli tak, ja nie wiem, bo teraz się już pogubiłam, wiesz, o co nie, chodzi. Nie, bo to niby jest bardzo... oficjalnie nadajemy się tylko do sprzątania, ale jak mówimy, że chcemy sprzątać i chcemy za to pieniędzy, to też jest źle. Bo artysta w Polsce jest osobą wyidealizowaną, kimś nieprzekupnym. Kiedy pracowałam w Piśmie Kobiecym po powrocie z Francji jako pisarka, dostawałam listy, wtedy jeszcze listy, dlaczego ja pracuję i się sprzedaję w Piśmie Kobiecym? Przecież ja powinnam żyć powietrzem, motylem i nektarem. Idą miliony na bandytów, hipokrytów, na reklamy w jakiejś gazecie polskiej, która szczuje na artystów polskich, na ludzi. Jest jednym kłamstwem, a artystki, artyści nie zasługują ani na emerytury, ani na wsparcie. Jeszcze pokazują ich twarze jako twarze zdrajców. Na tym polega też populizm. Wyśmiewanie się ze słabszych, wyśmiewanie się z talentów, no to idź i pracuj, jak nie masz talentu, jasne. Młodzi aktorzy to robią, czy młodzi artyści. Gombrowicz pracował w banku jako urzędnik. Są różne metody, tylko nie, żeby odwracać to i wyśmiewać tę osobę i poniżać. Bycie artystą, ja mojej córce tego nigdy nie życzyłam, że była artystką, chociaż żyje ze słowa. To jest bardzo fajne. Jesteś na zdjęciach, jesteś znany, jeśli jesteś znany, ale to jest bardzo samodzielna droga. Nie dość, że walczysz ze sobą i obrywasz najwięcej samobójstw, grupą zawodową, która obrywa najwięcej i samobójstwa, to nie są górnicy, tylko poeci. To jest, dajesz siebie, ryzykujesz siebie, płacisz za to. Ale to jest droga dla niewielu osób. Chciałam zapytać jeszcze o okładkę, bo jak patrzę na tę okładkę, zdjęcie, które zrobił twój mąż Piotr Pietucha i patrzę na wolność i patrzę na kobiecość i widzę tutaj wszystkie nas, które chciałybyśmy poczuć się tak, jak ty mogłaś się czuć w momencie, w którym to zdjęcie powstawało. Tak zakładam, że było ci przyjemnie, bo nie wiem, może ci było zimno. Ale nie, kąpię się nago tylko w ciepłej wodzie i do wanny też wchodzę bez ubrania. O, szacunek. Natomiast kiedy my takie będziemy, Manuela, co? Takie jak ty na tej okładce. Może musimy mieć za partnerów takich Piotrów. Na wakacjach. Tylko takich Piotrów, jakich, ale jakiego nie ty idealizuj. Masz. Magda, nie idealizuj. Piotr jest psychoterapeutą, więc jest o tyle łatwiej. Ale to jest związek wieloletni. Też nie było łatwo. Opisałam to w jednej z książek, nie pamiętam tytułu, jak wyjechałam, zostawiłam Piotra, bo wbrew temu, co mówią nam matki, ciotki i babki, jak się dzieje źle, to ty złap tego faceta, trzymaj, musisz być przy nim i będzie wtedy lepiej. Nie, lepiej jest, jak się oddalasz, jak są problemy, dajecie sobie wolność i wtedy będzie to, co ma być. I jeżeli macie być razem, to ta wolność, ta odległość stanie się cementem, a nie przymusem, który się skruszy cienką jego warstwą. Dasz sobie czas na myślenie partnerowi. Jak ma być źle, to nawet jak będziesz w łóżku przy nim trzymała i siedziała mu na mediach i w jego telefonie, nie będzie dobrze. Jesteśmy wolni. I zrobimy jak chcemy i to, co mówi nam serce. Więc to nie jest, to są lata rozmów, ścierania się, dojrzewania. Wiek wiele też zmienia, bo widzimy, co jest parówka, a co gówno. Że to nie jest tak hop, siup, to jest wypracowane. Nic w życiu nie ma za darmo. Za wszystko płacimy, tak sądzę. A Piotr jest dla mnie olbrzymim wsparciem. On namówił mnie do pisania Polki na przykład, bo dla mnie to było normalne, że ja jestem w ciąży, dziwne, zaskakujące, ale tak jest. A on mówi, że jeszcze jest jedyny wyjątkowy stan.
w życiu kobiety, nikt tego nie opisał, pisz o wszystkim. I pisałam i o żyganiu, i o bólach, i o radości niesamowitej, i o myśleniu o tym, żeby przerwać tę ciążę z takich czy nie innych powodów. No bo to jest ważne, żeby nie pochylać się nad swoim pępkiem, tylko coś dawać innym. Dla mnie człowiek składa się z czterech części. Z psychiki, z tym się idzie do terapii, na terapię, jak jest problem. I się powinno iść po maturze. Z duchowości, myślę, że jestem osobą, kilka godzin dziennie, dwie poświęcam na moje praktyki duchowe. Bo jest to dla mnie ważne. Mam dzięki temu pion. Życie społeczne, takie wokół moja społeczność, i polityczne. Jeżeli te cztery ćwiartki nie grają, to jest problem. Nie można iść do polityki, będąc idiotą, bo będzie to problem dla innych, co widzimy. Nie można pójść w życie duchowe, mając doły psychiczne, no bo pójdziemy w jakieś maliny new age'owe albo w jakieś hipokryzje. To wszystko trzeba zagrać. Ostatnio jakaś gazeta mnie pytała o porady dla mnie 20-letniej, czyli dla młodych dziewczyn. Powiedziałam, że nie mam żadnych porad. Mój Boże, każdy jest inny. Ale potem zaczęłam myśleć, ja mam. I mówię to mojej córce, pewnie młotkuję ją od wielu lat. Jeszcze ona ostatnio mnie rozśmieszyła, bo zaproponowano mi, że będę miała mural mój w moim mieście rodzinnym w Łodzi. Jakiś taki nieduży. I ona zaczęła się śmiać, mówi: mamo, ja będę pierwsza, która zrobi sobie zdjęcie pod tym muralem i napisze: nie wierzyliście, że mówię do mojej matki jak do ściany. Także ja jej to mówię pewnie od wielu lat, a co bym dała takie rady 20-latce, takie jaka no, ona jest. No, co jej mówisz? I sobie, gdybym była mądrzejsza, ale nie będziesz mądrzejsza mając 20 lat, wtedy do tyłu. Nie. Dziewczyny, nie róbcie następujących rzeczy. Tak, nie róbcie sobie jaj. Po pierwsze, kończycie maturę, idziecie na terapię. Bo każda rodzina jest problemem, nie ma rodzin idealnych, to się dawniej nazywało grzech pierworodny. Każdy ciągnie grzech, tak, każdy ciągnie rodzinę. Po to, że jak idziesz do dentysty, zakładasz sobie aparat ortodontyczny, żeby mieć proste ząbki, bo chcesz być ładna i zdrowa, bo to też daje zdrowie zgryzowi, to chcesz być zdrowa, idź na terapię. Że kiedy będziesz wchodziła w dorosłe życie, nie będziesz popełniała błędów, które robiła twoja rodzina, a to jest tobie tak zakodowane, jak w gęsiach Lorenza. To są gęsi Lorenza. Jak się urodziły gęsi i Lorenz naukowiec był ich ojcem, czyli nie widziały matki, to one chodziły za nim. To są gęsi Lorenza. To jest podświadome. Popełniamy podobne błędy. Rodzice mogli mieć nałogi, mogli być przemocowi. To trzeba wyczyścić, tą maszynę, żebyś znalazła sobie przyjaciół, partnera, partnerki, na zasadzie właśnie partnerstwa, a nie leczenia swoich problemów. Bo jak to są naukowe historie, wchodzimy do pomieszczenia, 4 sekundy i czujemy w tłumie kilkuset osób miłość od pierwszego wejrzenia. Ludzi, którzy nam pasują, bo mają podobne problemy, podobne rzeczy przeszli. Dokładnie, my to tak wzmacniamy. I potem są cholerne problemy. To, co powiem, może jest nieładne, bo to nikt tego nie stwierdził i to jest moje doświadczenie. Jeżeli w związku spotykają się dwie osoby, jedna jest DDA, dorosłe dziecko alkoholika, i druga jest DDA, napiszcie do mnie, jeżeli znacie pary, które to przetrwały wiele lat, to się zawsze rozpadnie. Jedna osoba DDA i druga nie, będzie ciężko, możecie to przetrwać po terapiach, po problemach. Mój Piotr jest DDA. Lata mu to zajęło. A nam wspólne też. Więc idźcie na terapię, dziewczyny. Koniecznie, żeby wyjść jak na samochód, trzeba dolać olej, żeby silnik się nie zatarł. Idźcie na to. Po pierwsze, na terapię. Po drugie, idźcie na kursy mindfulnessu, medytacji. Nie wchodźcie w historię jakichś sekt religijnych, nie. Mindfulness, medytacja może być pozbawiona tej otoczki. Ja jestem buddystką tybetańską. I tak jak Dalaj Lama, to jest ta szkoła, tylko nie będę wchodziła w szczegóły, jest 5 szkół tybetańskich. Nie jestem w tej co Dalaj Lama, ale buddyst tybetański. Idźcie na mindfulness, idźcie na medytację. Dlaczego? Bo samochód musi mieć osobę, która go prowadzi. Nasz umysł jest naszym dyktatorem.
Jeżeli nie kontrolujesz swoich myśli, a nie kontrolujesz, usiądź i minutę spróbuj nie myśleć. Myśli nas prowadzą. Jeżeli nie będziesz prowadziła własnego umysłu, on zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz, gdzie inni chcą. Znajomi, propaganda, podprogowe sygnały. Podświadomość cię pociągnie. Podświadomość, twój nastrój, nie będziesz panowała nad nastrojami. Nad niczym. PMS-y to u mnie było bombardowanie po prostu. Nie wiem, jak Piotr przeżył moje PMS-y. Ty zmiana osobowości hormonalna była. Hormony cię będą. Będziesz cierpiała. Po co? Cierpienie nie uszlachetnia. Cierpienie to jest coś, z czym należy się rozprawić. Po prostu. To jest kula u nogi. To nie jest coś, dzięki czemu zostajemy świętymi. Nie, zostajemy jędzami, potworami dla samych siebie. Więc to alkohol. Nie pij kompletnie alkoholu. Dlaczego? Jeżeli alkohol pozwala ci się rozluźnić, to coś jest nie w porządku. Idź na terapię. To masz jakiś problem. Czyli wracamy do pierwszej rady. Tak. Alkohol ci w tym nie pomoże. Jeżeli po alkoholu czujesz się lepiej rozluźniona, coś jest głęboko nie w porządku, idź na mindfulness, medytację, na terapię. To już trzecia rada. Jest więcej? Jest czwarta na temat urody. Urody? Bo to było pismo zdrowotne. Jaką bym dała radę sobie, mając 20 lat? Kobieto, nie trać pieniędzy na kosmetyki, bo to nie ma sensu. Kupowałam kremy, za 700 zł kupowałam, na zmarszczki pod oczy. Już absurd. Robi się zupełnie co innego. Za późno to zaczęłam robić. Radzę mojej córce, ale chyba jest za wcześnie, bo to trzeba być systematycznym. To są naukowe badania. Na noc retinol. To jest tanie. Retinol kosztuje 100 zł, 10, 30. Zaczyna się od bardzo małej dawki, 0,3. To w Polsce można kupić. Nie, jak będę mówić, jaka firma, to pewnie pseudoreklama. Mogę powiedzieć, czy nie? Nie możesz. Nie, nie mówić, bo to jest reklama. Okej, okay. Wiecie w internet, 0,3. I dochodzi się do 5%. Co robi retinol? On wypłyca zmarszczki i stwierdzono, że jeżeli się go stosuje od wczesnej młodości, zmarszczki się nie pojawią. Nie trzeba sobie wstrzykiwać hialuronowych, jakichś kwasów czy coś, botoksów. Później będą zmiany na twarzy, te naturalne, no grawitacje. Ale to się nie pojawiają się zmarszczki, bo retinol to jest stężona witamina A, uniemożliwia to. No dobra, ale wiesz, trzeba rano założyć filtr potem, 50, co najmniej, i chronić się przed słońcem, tak jak te damy w kapeluszach, albo parasolkach. Albo chodzić pod parasolką. Nie, ale filtry mamy mocne. Parasolka, zobacz. Parasolka, czarna, jest którą też mężczyznom tak, otworzymy kiedyś w dupach, którzy nas tak urządzili, w dupę wsadzili. Więc filtry, to jest męczące, bo trzeba o tym pamiętać. I witamina C. Żadnych kosmetyków innych, oczywiście nawilżające. One są jak pasta na buty, tak mi mówiła moja dermatolog. I ja jej wierzę. Więc to są cztery rady dla 20-latki, jeżeli by to potrzebowały, ale mają pewnie to gdzieś i nie skorzystają z tych rad. Wiesz, mają kiedy przychodzi rację. Tak, kiedy przychodzi ten moment, że już wiesz, wtedy, kiedy już nie masz ani 20, ani 30, ani 40. Kiedy nie potrzebujesz tego. Kiedy już tego nie potrzebujesz. Manuelo, nie potrzebuję. Dziękuję ci za ten kącik urodowy. Ale myślę, mogę że coś powiedzieć, wartością Magdo? Mogę coś powiedzieć, co powiedziałaś? O tym, kiedy nie potrzebujemy. To jest jak ta bajka, chyba Konopnicka pisała, to jest szwedzka bajka, o dziewczynce, która poszła do lasu i nie było jagódek, miała koszyczek i zjawił się jakiś skrzat, czyli pokusa, i powiedział, daj mi koszyczek, to ja dam ci jagódki. Ona mi pewnie pozwala. Pstryk, cały las w jagódkach, ale ona nie mogła zebrać do koszyczka. Więc albo miała jagódki, albo koszyczek, to, że już nie potrzebujemy tych rad, jak nie mamy koszyczka, albo mamy same jagody. A mój morał z tej bajki jest, kup sobie sama koszyczek i nie potrzebujesz jagódek, będzie cię stać, jak będzie zarabiać, kupić sobie dżem po prostu. I nie słuchaj tego skrzata. Po prostu. Bardzo ci to jest dziękuję bajka 21-wieczna. Dziękuję, Magdo, ci bardzo, że mnie zaprosiłaś. To naprawdę bardzo cenne. Mogłam z tobą po latach porozmawiać, a rozmawiałyśmy kiedyś bardzo fajnie i że mogłam zareklamować ty też jesteś moją książkę. Ale chcę powiedzieć coś ważnego, bo jesteś osobą, która w 2006 albo 2006 roku wzbudziła we mnie lwicę, wilczycę, która tekstem w tamtejszym, ówczesnym przekroju, wzywającym kobiety, nas, Polki, do tego, żebyśmy usłyszały siebie, znalazły siebie i stworzyły wspólny głos,
zbudowałaś we mnie postawę obywatelską, nikomu się wcześniej to nie udało, tobie wystarczył jeden felieton i pewnie pamiętasz, ale to też ja byłam na plakacie tej partii kobiet, pamiętam, która się wtedy pojawiła. Magdo, oczywiście. Nie wiem, a jeszcze kulisy tego były takie, że przeczytałam ten tekst w przekroju, napisałam do ciebie maila i wreszcie się udało nam skontaktować, bo ja po prostu zrobiłam to w emocjach takich najprawdziwszych, gdzieś tam z takiego dna swojego serca, że wreszcie ktoś zauważył, że kobiety mają głos, że my tu jesteśmy, że jesteśmy liczebniejsze i że od tamtego czasu jakby w moim życiu to, że jestem kobietą, mam głos i wierzę w siebie, zawdzięczam tobie, nie tylko twoim książkom, ale Magdo, też to nie tylko mnie, ale wszystkim kobietom. Wszystkim kobietom na tym zdjęciu. Magdo, ale ten manifest, nie wziął się, że mi się przyśniło coś, jestem pisarką, a więc piszę, bo Giertych, otworzyłam radio i usłyszałam, jak Giertych wtedy mówił, że kobiety, jest taki pomysł, ustawy wprowadzą, będą rodzić nawet, jeżeli ich życie będzie zagrożone. Popatrz, tak. Tyle lat temu się zerwałyśmy z powodu słów, które nie doszły do skutku. Być może dzięki też temu zrywowi, bo wtedy polityka się zmieniła. Teraz to już nie są tylko słowa, ale nasze trupy. I mam nadzieję, że dlatego pójdziemy do wyborów zamiast partii, bo teraz nie jest to realne partia kobiet, ale następne zdjęcie, kiedy kobiety się zerwały, to nie byłyśmy już tylko my w ubraniach, następne zdjęcie było nagie. Partii kobiet, nie mamy nic do ukrycia. To była szalona odwaga, tam były prawniczki na tym zdjęciu, kobiety mające etaty. I tak jak na to zdjęcie, patrz, byłaś znaną osobą, ryzykowałaś, pokazując się na tym zdjęciu w ubraniach pierwszym, bo wchodziłyśmy w politykę. I to było coś niesamowitego i bardzo ci dziękuję. Przepraszam, zapomniałam o tym zdjęciu, wiedziałam, że rozmawiałyśmy, ale to naprawdę było coś, bo kobiety się bały. Teraz chyba już nie mamy powodu do lęków, do strachu, bo śmierć nam zagląda w oczy. Więc nie ona idźmy do urny pogrzebowej, tylko idźmy do urny z głosowaniem. Wyborczy. Dla kobiet to jest taka alternatywa. Dla nas. Między urną a urną. Otóż to. Wybór należy do nas. A wybór jest jeden. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Wierzę w nas. Bardzo w nas wierzę i no i tyle. No. Po prostu róbmy to, co powinnyśmy zrobić. A zrobimy bardzo dużo i zrobimy zmianę. Zrobimy, bo ja nie wierzę, żeby głupota, zło i kłamstwo mogły trwać. To się nie da. Nie, że za parę pokoleń. Nie, nie, teraz. To jest ten moment. Całuję, dziękuję. Dzięki wielkie, Magda. Dziękuję wam za dzisiaj. Myślę jeszcze o tym, co powiedziała Manuela. I myślę zawsze o jednym, o tym, żebyście pamiętały i pamiętali, bo oglądają nas też mężczyźni, że zmiana jest możliwa. Porozmawiajmy sobie o tym w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za wszystkie wasze łapki w górę. Do zobaczenia. Jeśli jesteście na wakacjach, to wspaniałego czasu.